Kiedy w końcu Rockstar odda w nasze ręce GTA 6, na pewno ta odsłona osiągnie sukces poprzednika, a być może nawet go prześcignie. Gra zdefiniuje to, jak powinny wyglądać gry z otwartym światem. Nieważne jak wielkim sukcesem będzie nowa odsłona franczyzy, GTA 6 to idealny moment, aby poznać losy dawno niewidzianych znajomych z Vice City. Seria GTA ma ponad 25 lat i jeżeli gra będzie dziać się w teraźniejszości, to mamy idealny moment na ciekawą historię. Przecieki związane z grą mówią, że GTA 6 będzie rozgrywać się w Vice City. Nie wiem jak wy, ale ja chciałbym dowiedzieć się, co dzieje się z postaciami z gry, która osadzona była w 1986. Wszak te postacie były fundamentem dla tego, co mamy teraz. Vice City pełne jest kolorowych i ciekawych postaci z różnych środowisk. Styl miasta przywołuje wspomnienia starych seriali. Naśladujące Miami miasto pełne neonów jest idealne, aby osadzić w niej nową odsłonę serii. Innymi słowy, Vice City jest wypełnione nostalgią, którą Rockstar powinien wykorzystać. Jeżeli jeszcze nie grałeś w GTA, to teraz masz świetną okazję. Link w opisie zaprowadzi Cię do najlepszych gier z maja, gdzie kupisz m.in. GTA 5 za mniej niż 50 zł. Oprócz tego dostępne są takie klasyki jak Vice City czy The Last of Us. Kliknij w link i zyskaj jeszcze więcej kupując na eneba.com, nie pożałujesz. W grze z 2002 Tommy Vercetti zostaje wysłany przez swojego szefa Sonego do tytułowego miasta, aby dopilnować handlu nielegalnymi substancjami. Nie wszystko idzie zgodnie z planem, ale na końcu gry Tommy staje się bezwzględnym mafiozem panującym w Vice City. Niestety, ale Ray Liotta, który użyczał głosu protagoniście, zmarł w 2022, więc uważam, że Rockstar nie popełni tego błędu i Tommy nie pojawi się w nowej grze. GTA 6 powinno przynajmniej ujawnić, co działo się z głównym bohaterem poprzedniej gry. Między wydarzeniami z gier minęło 40 lat, zakładając oczywiście prawdziwość przecieków. Tommy miałby około 60-70 lat. W GTA 6 bohaterami będą Jason i Lucia. Ich historia może wiązać się z Tommym. Według przecieków Jason i Lucia narażają się władzy po serii zuchwałych napadów. Uciekając do Vice City ściągają za sobą zastępy policji, no a to nie sprzyja interesom podstarzałego Tommy'ego. Innym kierunkiem może być chęć zemsty na Vercettim, co doprowadziłoby do jego śmierci. Vice City ponownie byłoby do przejęcia. I tu wkraczają Jason i Lucia. Mimo braku głównego bohatera mamy w Vice City jeszcze mnóstwo innych postaci. Inną może być Juan Cortez i jego córka Mercedes. Być może Cortez wrócił do Ameryki Środkowej, aby spokojnie się zestarzeć, przekazując imperium córce. Skorumpowany prawnik Ken Rosenberg również mógłby się tu pojawić. W Vice City moglibyśmy zobaczyć postaci z GTA 5. Trevor, którego pokochali fani poprzedniej gry, mógłby osiedlić się na wschodnim wybrzeżu. Jak powiedziałem, seria GTA ma ponad 20 lat historii i w nowoczesnym Vice City może pojawić się dosłownie każdy. Jak myślicie, kto jest idealnym kandydatem na mieszkańca tego raju na ziemi? Dajcie mi znać tam, gdzie zwykle.